masz ciasteczko, wyciągnąłeś sobie. Cześć wam, jedziemy do Tczewa na fajny plac zabaw dla dzieci nad Wisłę. A że po drodze mijaliśmy Sobowic i mi się przypomniało, że my w Sobowicu byliśmy nad jeziorkiem i żeby wam się po drodze nie nudziło, to pokażę wam filmik, który wtedy nagrałam. Jakąś dróżką. Teoretycznie na skróty na plac zabaw. Zobaczymy, czy nam się uda dojechać wózkiem. Chyba dojedziemy. Nie najgorszy. Nie najgorszy. Są nawet dwie piaskownice, widzisz. Są huśtawki takie, tam są huśtawki, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, tylko taka mniej przyjazna dla Artura jeszcze. Jest kręciołek, no i to przy czym Artur lubi spędzać najwięcej czasu, czyli piaskownica. Co mu do szczęścia więcej trzeba? A tam jest droga rowerowa. Gdzieś jeszcze jest jakaś wieża widokowa, która, ale nie wiem gdzie, która na zdjęciach wygląda dosyć śmiesznie i prawdopodobnie jest taka śmieszna, bo ma tylko jedno pięterko i nie wiem, czy cokolwiek z niej widać. O, słoneczko wyszło. Zostawiamy chłopaków na placu zabaw i idziemy na wieżę widokową. W ogóle ja tu jestem straszny mieszczów, bo tu wszyscy sobie mówią dzień dobry, nawet jak się nie znają. Ja do tego totalnie nie przywykłam. I co, tak wygląda nasza dróżka? Pierwszy przystanek to będzie pomościk nad jeziorem. Później pójdziemy na tą wieżę widokową. Całkiem tu sympatycznie. Są ławeczki, śmietniki, cisza, ptaszki. Doszliśmy do pomostu. O, tam widać już tą wieżę, zobaczcie. Ale chodźmy najpierw zobaczyć jeziorko. Jeziorko Sobowickie. Oj. Uwaga, bo ten pomościk jest taki trochę niekompletny i trochę trzeszczy. Mam radę. Niezbyt to bezpieczne. Czuję, jakby się coś miało pode mną załamać zaraz na swoje warze. Tam już nie idę. Tam się boję. Tam jest jakiś mostek. Może pójdziemy na ten mostek? Dobra, zróbmy sobie zdjęcie. Czy trzeba wrócić? Jest i wieża. Robi wrażenie. Nie powiem. Wchodzimy. Mam wrażenie, że zaraz zobaczę. Ale żółto, patrzcie, jodzie. Szkoda, że te drzewa to są. Ale ty jesteś brudas. Tak wygląda dziecko po niecało półgodzinnej podróży samochodem, kiedy weźmie pudełko z ciasteczkami. Dobre było?
Chyba nie, bo ciasteczka wylądowały gdzieś tam. Śpiewasz. Jesteśmy na miejscu już z samego auta. Miałam takie, ło, jak tu fajnie. I tam jest most nad Wisłą. Ogólnie jesteśmy na parkingu. Jest dosyć spory parking. Jest niedzielny, także dużo miejsca. W takim miejscu. Ale też nie była dzisiaj ładna pogoda. Patrzcie. Idziemy sobie tutaj na deptaczek. A tam już jest ten plac zabaw, widać. Ale to za chwilę. Mały spacer. Dziwnie to jest tutaj zrobione. Schody nie wiadomo do czego. Tu niby jest zrobiony chodnik, a idzie na trawnik. A to jakiś taki skatepark taki mały. Tutaj chyba. Aha, my idziemy po ścieżce rowerowej, no dobra. Który teraz jest znaczek? Co to mamy? 150 lat kolejowo-drogowego mostu tczewskiego. W 2007 roku. Super. Żebyś ty mi tylko do Wisły nie wpadł, synek. Co tam masz? A, kwiatki i trawkę. Jakaś stara część. To chyba taka nadprogramowa ścieżka jest. No wózkiem nie polecam, to na pewno. Boże, jakie piękne miejsce, to jest super miejsce. Normalnie jakbym mieszkała w Tczewie, to chyba bym tu bardzo często przychodziła. Tyle razy byłam w Tczewie, a nigdy tutaj nie byłam. Jeden pociąg jedzie właśnie. Ja się przestraszyłam. Jeszcze chwilę temu mówiłam, ciekawe jak to będzie. Boże, jakie to głośne. O, to było straszne. To było straszne. Ja się przestraszyłam. Okej, tutaj widzę, że tu się zaczynał ten most. Tam po prostu zostawili kawałek. Spacer z Arturem wygląda tak, że co chwilę wbiega na trawę albo gdzieś w ogóle na bok. Zupełnie nie tam, gdzie my chcemy iść oczywiście. Wszystko inne jest ciekawsze. No ale tam już widać ten plac zabaw. Tą część dla większych dzieci, co prawda. Artur raczej tam się nie będzie bawić, jest tutaj część dla mniejszych dzieci. I pójdziemy tam, ale to też koniecznie muszę zobaczyć, bo to wygląda naprawdę wow. O, jest nawet dla takich dużych bardzo dzieci się głównie czy coś. Ja jeszcze Artura się boję wypuścić. Ja to bym chętnie tam weszła, tam na górę, ale tam na górę chętnie bym weszła, ale nie bardzo. Trochę ludzi jest, nie? Ciekawe jak tam będzie się bawić. Tyłem zjeżdżasz? Ale wymyśliłeś sobie. Wodzisz?
No już sam wchodzi. No nie wiem, dobra jest jeszcze. Daję radę. Aha. I znowu tyłem. I... No i co? Ale leżysz. No i teraz musisz wejść tam. Tam jest zjeżdżalnia. Tam gdzie zielone i żółte. Chyba, nie, chyba za wysoko tam do niego nie wejdzie. Aha. No to tak, to już koniec zabawy. Gdzie ty uciekasz, uciekinier? Dojechaliśmy. Pierwsze co widzimy, to przez okno. Wygląda taka czarna główka. Cześć. Cześć Milo. Cześć Milo. Ale brudne okno. O Jezu. Cześć Milo. Biedny. Idę jeszcze wam pokazać. Tutaj obok nas jest pole rzepaku. I właśnie ten rzepak zbierają, koszą, nie wiem. Więc popatrzmy sobie ostatni raz na te wydoczki, bo zaraz będzie tutaj po prostu szare, brzydkie pole. A są teraz daleko, nic nie widać. Ciekawe ile czasu to potrwa. Ciekawe czy będą to robić w nocy. Ostatnie spojrzenie na te widoczki, ten rzepak. Widzieliście w ogóle jak wygląda rzepak? Ja nie wiedziałam, że tak wygląda rzepak. Trochę jak mak, nie? Nie, pojechaj. Myślałam, że nigdy tego nie wezmą. Tak obserwujemy ten rzepak i on się robi coraz bardziej suchy i suchy. Nie miałam zielonego pojęcia w sumie, że to tak ma być. Ja tam się nawet cieszę, bo później będzie tutaj pełno żurawi. Cały czas je słyszę, a nigdy nie widzę. Teraz je zobaczę. Poza tym tutaj wieczorem, jak wychodzimy z psem, jest już tak mega ciemno, a w tym rzepaku zawsze chodzą dziki. Albo coś innego i tylko słyszysz taki szum. Papa, rzepak, może jutro już go nie będzie. A tak jeszcze jakby ktoś chciał sobie zrobić zdjęcie ze słonecznikami, to znalazłam fajne miejsce w Gołębie. No i teraz muszę sprawdzić jeszcze raz. Gołębiewo Wielkie. To tam właśnie takie pole, takie małe pole w sumie tych słoneczników jest. Tyle, że mi się nie udało zrobić zdjęcia, bo tam akurat właśnie była też jakaś pani, która no, robiła takim profesjonalnym aparatem sesję zdjęciową, więc nie chciałam tę pani przeszkadzać. No. A to pole jest naprawdę małe, więc następnym razem mam nadzieję, że się uda. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Arturowi się podobało. Także przy tym oto pięknym pejzażu życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. A komentujcie i w ogóle łapki w górę. Dziękuję za komentarze. I za łapki w górę bardzo. I do następnego razu. Pa! Jeszcze popatrzcie na to piękne widoczki. Jedzie! Jadą! O, to takie kombajny są. Tak samo jak zboże. Okej. Okay. Nie wiem, widzicie to? To pa! Co to za ptaszki? Ktoś wie?
myślałam, że to mega pyli. Ciekawa jestem. I po rzepaku. Pa.